Cześć, Bartek, jesteśmy na Trehack, my mamy box Cyborg. Jest to box poziomu Easy. Włączmy maszynę, skończone. No i mamy kilka pytań wstępu, czyli ile portów otwartych, co chodzi na porcie 22, co chodzi na porcie 80, ile portów jest otwartych. Dwa. Świetnie, teraz możemy przejść tutaj. No i zrobiłem dodatkowo Content Discovery. Content Discovery pokazało nam, że mamy tutaj coś takiego jak admin oraz etc, co jest ciekawe, ponieważ na przykład to wygląda mega ciekawie. Nie wiem, co tu się dzieje, ale... A, to już nie będzie działać, ponieważ to jest stare. Pójdźmy sobie tutaj. I tu mamy jakieś krecy, jak widzicie. Mam jakiegoś tara, którego możemy pobrać. Nie możemy, ponieważ znowu IP pomyliłem. No i co? 7zip x tar. Home. No i dobra, weźmy na początek, dajmy to do krakowania. Hash. Weźmy sobie John'ego. Hash. I mamy Squidward. No to dobra, więc prawdopodobnie Music Archive. Czekajcie, tu jest jakiś admin był jeszcze, tu home, w kolei. Mamy tu, 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 tu. Data config, jakiś config widzimy. Tu widzimy klucz, tu widzimy ID jakieś. Readme hints, zobaczmy hints, nic ciekawego, index. Bardzo dziwne pliki. Co jest w data? Kurwa! Nice. Dobra, pójdźmy sobie tutaj. Nas tam mieliśmy coś takiego, więc wejdźmy sobie z proxy. I tu widzimy zwykłą stronę, więc etc. Squid. O, Squid config jeszcze widzimy. Pass WD, basic children 5-62 hours. Require, allow. Okej, dziwne, nie wiem co to jest. Tam był jeszcze admin, nie? Admin, jakiś panel, tu mamy adminów. Spotify. Co to było ciekawego? Admin, admin HTML, archive, tyle. Admin, admin HTML. Backup music archive, confirm, bla bla bla. Weekend, dobra. From Josh, Alex. No to teraz prawdopodobnie SSH. Music archive, nie wiem. SSH. I co? Squid War? Nie. Jeszcze zobaczmy Alex i Josh. I jeszcze Adam. Alex. Nie. Adam. Nie. I Osychy. Też nie, znaczy mam Squidwara, jest Squidwar. Do czego ty możesz służyć? Jakieś cyferki? Readme. Morg backup repository, ok. Wszystko co zrobiłem z Content Discovery można było zacząć na stronie. Squid etc pass WD. Dobra, zobaczmy co to jest to etc Squid. Może to jest jakiś soft, który jest dość popularny w X miejscu. O. Squid proxy file. Jakieś parametry. Auf. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy ciekawego?
Dobra, Borg Backup, tak? Czym ty jesteś? Borg Create. Jest takie coś jak Borg Backup. Możemy zainstalować. O! Ale Borg istnieje. Mouty, ini, check, key, create, extracty. Extract może mi info. Są repozytory. Info. Nie wiem, tutaj. Enter key. No to dajmy key. Załóżmy, że to jest to key. Co się stało, czy nie? Tego nie było, nie? Czy jest jakaś opcja, jakieś wypakowanie czegoś? Upgrade? Nie. Debug? Extract. Serio? A jak zrobić specyfikację tego? Mówimy, że to będzie jakiś Music Archive. Tu się robi jakiś dwukropek. No i zajebiście. Tak jest. I mamy flagę. No to jeszcze. Tak, najpierw podstawy. O Jezus! O Jezus! Kurwa, jak ja to mogę wyłączyć? No, ok. Co tu się dzieje? Sudo find, wszystko MP3, T z tego.
Backup finisher, tu mamy errory, dobra. Remove w tym miejscu. Czy ty coś ode mnie oczekujesz? Hostname, jakieś pliki. Bierzesz wszystko z tego, z tej muzyki, nie? I ty zapisujesz do tego pliku. Echo CM. O, tu ja mam CMD comment na końcu. Jak mogę to wywołać? Comment. Comment. O, udało się. No i zajebiście, minus C. Czy tak działa? Działa, no to klasyczek, nie? Czyli copy bin bash do home Alex dupa średnik chmod plus S. Kurwa. Ja mógłbym po prostu sobie flagę wydrukować, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Jak widzicie, jest flaga. Bin bash. Shit. Co klasyczkiem?
Kurwa. Dobra, udało się. I teraz mogę przydać sobie flagę. Teraz mogę przydać sobie flagę. Dobra. Dzięki za uwagę i na razie.